Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy tego oto kompletnego boksa z Ekstraklasy 15-16. Minęło już troszeczkę lat, kiedy ta kolekcja wyszła, więc będzie to taki powrót do przeszłości. Jak widzicie, jest kompletny boks, jeszcze zamknięty oryginalnie. Ja już też zapomniałem, jakie tam karty w tamtej kolekcji były, jakie najrzadsze, więc najpierw zacznijmy od tego. Mamy 288 kart do zebrania, 128 graczy zespołowi, czyli to będą karty bazowe, 18 wschodzące gwiazdy, 1 na 3 saszetki, 18 zawodnik z potencjałem, ta sama sytuacja. 18 ulubieńców fanów, 1 na 7 paczuszek, 18 najlepszy obrońca, tak samo 1 na 7 paczuszek, 16 kapitanów, 1 na 3 paczuszki, 16 herby klubowe, 1 na 6 paczuszek, 9 razy kluczowy zawodnik, 1 na 9 saszetek, ekspert 9 sztuk, 1 na 10, 9 dynamicznych graczów, 1 na 19 saszetek, czyli dość rzadko. 9 czempionów, 1 na 37 saszetek, czyli no jeden czempion, może 2 na boks, to będzie już dobrze. 6 razy międzynarodowy, co 14 saszetek. 6 podwójnych kłopotów, co 15 saszetek. 3 ikony, 1 w 42 saszetkach, czyli no 2 to już też będzie dobry traf. 3 razy supergwiazda, 1 na 50 saszetek, czyli powinna jedna być. 1 trofeum. Raz na 112 saszetek i jedna piłka, tak samo. Czyli to są te dwie najrzadsze karty. Trofeum i piłka. Zobaczymy, czy uda się trafić. Tak więc zaczynamy, moi kochani. Będziemy tylko tutaj karty specjalne prezentować. 5 saszetek? 5 kart? Nie. 6. Mamy międzynarodowy. Jak to wygląda z tym międzynarodowy? Trzeba to sprawdzić. 1 na 14 saszetek, czyli to jest naprawdę dobry traf. Nemanja Nikolic. No i tutaj jeszcze kapitan i schodząca gwiazda. To są też te troszeczkę rzadsze aniżeli bazówki, ale będziemy to sobie układać. Ok. Kolejna saszetka. Mamy podwójne kłopoty. Hamalainen Kownacki. Kownaś teraz w Fortunie Düsseldorf. I tutaj jeszcze jest zawodnik z potencjałem. Wasiliew. Dynamiczny gracz. Guilherme. Legia. I co tutaj? Wschodząca gwiazda. Dankowski. Wcześniej był Stępiński i kapitan Grodzicki. Ekspert. Trauka. Kapitan Rzeźniczak i przybyła zawodnik z potencjałem. Pochwalcie się, czy macie tą kolekcję już zebraną. Czy jeszcze coś Wam brakuje? Herby klubowe, Śląsk Wrocław. Co 3 saszetki, więc też to nie jest taka rzadka karta. 5 bazówek, więc ta saszetka naprawdę słaba. Wcześniej były 2 albo 3 nawet specjalne w środku. Ulubieńcy fanów. Nikitowicz, Górnik Łęczna. I schodząca gwiazda Uryga. No i mamy kolejny znaczek Podbeskidzie. Zawodnik z potencjałem Kamiński. Kapitan tutaj. I schodząca gwiazda Świerczok.
No i znowu mamy podwójne kłopoty. Tym razem Paweł Brożek i Donald Guerrier, Wisła Kraków. Zawodnik z potencjałem Żywiec i kapitan Trałka. Znowu mamy znaczek, tym razem Zagłębie Lublin. I to wszystko. Jak myślicie, będzie w tym sezonie Ekstraklasa, czy nie? Kapitan Grzyb, wschodząca gwiazda Mystkowski i najlepszy obrońca Sebastian Przyrowski. Kluczowy zawodnik Przemysław Frankowski. Zawodnik z potencjałem Chmiel. Najlepszy obrońca Duszan Kuciak. Wschodząca gwiazda Przybyła. Dynamiczny gracz Guerrier. Już chyba był tak. Dynamiczny gracz. Kapitan Forenc i zawodnik z potencjałem Kączkowski. Jaka na razie jest najrzadsza karta, jaka wpadła? Tu tego nie ma. Nie ma podwójne kłopoty. Co 15 saszetek. A nie. Dynamiczny gracz. Co 19 saszetek. Czyli mamy już dwóch takich zawodników na tej karcie. Więc jeszcze ewentualnie jeden. Ekspert Marek Saganowski. I to wszystko. Międzynarodowy Guerrier. Wschodząca gwiazda Ryczkowski. Ulubieńcy fanów Drągowski. Kapitan Danch. I zawodnik z potencjałem Jowicz. Ale nie Juka, Luka, tylko Boban. Boban Jowicz. No i mamy konkretas. Ikona. Paweł Brożek. I jak to teraz tutaj wygląda? Jeszcze tutaj zobaczymy, co jest. Nic, same bazówki. Ikona co 42 saszetki. Więc to jest ta najrzadsza na razie karta. Zobaczymy, czy coś przebije ją. Ulubieńcy fanów Akahoshi. Tutaj mamy ulubieńcy fanów. I to wszystko, reszta bazóweczki. Jest kolejne logo, tym razem Lechia Gdańsk. Tu już mamy cztery takie. Kapitan Biskup i wschodząca gwiazda Nowak. Najlepszy obrońca Tomasz Kędziora. Zawodnik z potencjałem Poźniak. Jak czasowo? 9,5 minutki. Logo Jagiellonii. Wschodząca gwiazda Lipski. Mamy kolejne podwójne kłopoty. Wasiliew i Grzelczak, Jagiellonia. Zawodnik z potencjałem Jesz. Mamy trofeum, popatrzcie. Najrzadsza karta.
Tutaj przedostatnia pozycja. Co 112 saszetek? No masakra. Pięknie. Musimy sobie tutaj zrobić troszeczkę miejsca na te karty. No i co jeszcze mamy tutaj? Nic, bazówki. Najlepszy obrońca Guldan. Zawodnik z potencjałem Jesz. Dwie saszetki zostały z tej lewej strony. Ekspert Mila. Kapitan Murawski. Czyli ta lewa strona naprawdę konkretnie. Kluczowy zawodnik Przemysław Frankowski. No to tutaj już jest akurat powtórka, to tak nie bardzo. Zawodnik z potencjałem Grzelczak. Ok. Lewa strona naprawdę full wypas. Boks odłożymy i lecimy z drugą stroną. Jest kolejne logo. Tym razem Wisła Kraków. Ulubieńcy fanów. Rafał Boguski. Gdzie mamy ulubieńcy fanów? Tutaj. Kapitan Rafał Murawski. Logo Legii Warszawa. Zawodnik z potencjałem Grzelczak. Mamy kolejnego eksperta. Marek Sokołowski. Kapitan Trałka. I wschodząca gwiazda Świerczok. Kluczowy zawodnik Radosław Sobolewski. Gdzie mamy kluczowy? Tutaj. Zawodnik z potencjałem Żywiec. Ulubieńcy fanów Ondrej Duda, który gra w Hercie teraz. Wschodząca gwiazda Mystkowski. Wow, mamy czempiona. Jeden na pewno, a może będą dwa. Tym razem Jakub Rzeźniczak z Legii. Zawodnik z potencjałem Chmiel i kapitan Grzyb. No i znowu mamy podwójne kłopoty. Ondrej Duda, Nemanja Nikolic, Legia. Czyli tutaj już jest ponad stan. Tutaj bazówki. Bo jak to tam było? Co ile? Podwójne kłopoty. Co 15 saszetek. No czyli 3 to już mamy 45, więc naprawdę tu już jest mega, jeżeli chodzi o podwójne kłopoty. Międzynarodowy. Trzecia karta. Wasiliew z Jagiellonii. Też to zaraz sprawdzimy. Kapitan Forenc. I wschodząca gwiazda Przybyła. Międzynarodowy. Co 14 saszetek. Czyli mamy 3 razy 14. 42. Więc jeżeli wpadnie jeszcze jedna karta międzynarodowy, to też będzie ponad stan. Najlepszy obrońca Sołdecki. Zawodnik z potencjałem Kączkowski. Górnik Zabrze, logo. Wschodząca gwiazda Bruno Nazario. No patrzcie, co się dzieje. Znowu podwójne kłopoty. Kapustka z Jawiński i każda inna jest karta. Każda inna.
Do tego zawodnik z potencjałem Kędziora i kapitan Nikitowicz. Mamy logo Krakowi. Najlepszy obrońca Maloka. Wschodząca gwiazda Smuczyński. Czyli kogo nam tutaj jeszcze brakuje z tych kart? Super gwiazda jeszcze brakuje, bo to jest bankowo jedna w środku. Ikona już jest. No, czyli piłka jeszcze jakby wpadła i super gwiazda, bo powinna być. To naprawdę mega boks mi się trafił. Znowu logo Wisły Kraków, już chyba wcześniej była ta karta. I kapitan Murawski. Najlepszy obrońca Mraz. Wschodząca gwiazda Musiolik. No prawie jak moje nazwisko Musioł. Sebastian. Patrzcie, no mamy drugiego czempiona. Ponad stan znowu jest. Nemanja Nikolic. I tutaj Legia, i tutaj Legia mamy. Dwie karty. Czempion z Legii wpadły. Zawodnik z potencjałem Papadopoulos. No naprawdę powiem wam, znowu mi się przyfarciło. Ekspert Marek Saganowski. Już chyba był. Tak, ale piąta karta. Więc też sobie zobaczymy, jak to wygląda z ekspertami. Ekspert. Co 10 saszetek. Czyli już jest identycznie tak, co powinno być. 5 razy 10, 50. Znowu powtórka herbu Legii. Więc jeżeli chodzi o te powtórki, to naprawdę słabiutko. Wpadają te same loga non-stop. Ulubieńcy fanów. Kapustka. Kapitan Głowacki. Ile saszetek? 4 do końca. No i brakuje tej super gwiazdy jeszcze. Czy będzie teraz? Nie, tym razem herb Korony Kielce. Zawodnik z potencjałem Rakels. To była najrzadsza limitka z tej kolekcji z tym zawodnikiem. Ulubieńcy fanów Akahoshi. To też powtórka, bo już był. Wschodząca gwiazda Rudol. No i co? Dwie saszetki. Czy będzie ta super gwiazda? Tutaj nie ma. Kluczowy zawodnik Budziński. Kapitan Pawełek. No i może tak, moi drodzy, być, że właśnie inne karty padały częściej, choć nie powinny, a będzie brakować tej super gwiazdy. No i też tak się dzieje. Nie ma super gwiazdy. Ostatnią kartą jest najlepszy obrońca Trela. Gdzie mamy tutaj? I to wszystko. Tutaj są już same bazówki. Czyli moi drodzy, no na jedną rzecz to lepiej chyba jakby ta wpadła super gwiazda, aniżeli tyle na przykład tych podwójnych kłopotów, czy dwa razy czempion, bo wiadomo, super gwiazda jest jedną z tych rzadszych kart. Jedna na 50 saszetek. Czyli tutaj jest minus. Bo nie ma tej karty. Ikona wpadła. Trofeum wpadło. Jeżeli chodzi o czempiony. Dwa wpadły. A powinien normalnie być jeden. Więc no tak do końca nie jest to zły boks. Ale też brakuje ta super gwiazda. Więc sami ocencie, czy waszym zdaniem był to dobry boks, czy nie. Sami widzicie, jakie karty powpadały. No ja jestem zadowolony, powiem wam. To są te najrzadsze karty. No i jeszcze tutaj podwójne kłopoty. Tak więc, moi kochani, to by było na tyle dzisiaj na odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!